Jeżeli cofniemy się prawie dekadę i spojrzymy na najpopularniejsze gry 2016 roku, oświeci nas Pokémon Go. Gra na telefon, w której chodząc po rzeczywistym świecie, mogłeś łapać Pokémony. Nie takie, chodzi o wirtualne stworzenia z serialu Pokémon. Jednak do dnia dzisiejszego popularność gry spadła o ponad 90%. I ciężko zobaczyć na ulicach ludzi wgapionych w telefony, chodzących po Pokestopach. Ale może od początku, czemu właściwie gra zdobyła popularność te 8 lat temu? Pokémony. Czym są? Wszyscy wiedzą. Każda istota stąpająca po tej ziemi chociaż raz o nich słyszała. A dla wielu osób łapanie Pokémonów i bycie jak Ash Ketchum było jednym z marzeń dzieciństwa. Stąd też sam pomysł na grę wydawał się solidny. Marka znana na całym świecie, umożliwiająca spełnienie marzeń z dzieciństwa, jakkolwiek to brzmi, w dość innowacyjny sposób. Zamiast wejść z ziomkami na Skype albo TeamSpeaka, mogłeś po prostu się z nimi spotkać. W realnym świecie. Niantic, czyli firma odpowiedzialna za tworzenie Pokémon Go, miała już lekkie doświadczenie z taką formą rozgrywki, ponieważ ich poprzedni twór, Ingress, również wykorzystywał technologię rzeczywistości rozszerzonej. No z tą różnicą, że Ingress było porażką na rynku mobilnym. Łącząc te wszystkie fakty i to, że nad tym projektem czuwało obiecujące studio, stworzył się hit. Skalę sukcesu zapewne widział każdy z was. No chyba, że macie 6 lat. No ale to nie wiem, wyjdźcie na dwór, nie marnujcie czasu w internecie, znajdźcie pasję, dotknijcie trawy. No nieważne, los uśmiechnął się do Niantic, a ich produkcja stała się najpopularniejszą grą mobilną na całym świecie. Praktycznie wszędzie zajmując pierwsze miejsca. No przecież w końcu dzięki niej mamy Frizoluszka. Co ciekawe, dzięki temu, że gra zachęcała nas do wyjścia na dwór i spotkania ze znajomymi, początkowo była chwalona przez różnego rodzaju media. Zmieniło się to dopiero jakiś czas później, gdy zauważono, że osoby wgapione w telefon, w ferworze poszukiwania Pokémonów, nie boją się potrącenia przez auto albo czołówki ze słupem. Nieco ponad rok po publikacji gry, bo w listopadzie 2017 roku Niantic zanotowało ponad 200 milionów zysku. No ale zapewne przyszliście tutaj posłuchać o problemach tej gry, a nie o jej plusach. Pierwszym z takich problemów były zdecydowanie problemy techniczne, które występowały z prawie każdym filmem wymieniam ten podpunkt, więc rozwodzić się nie będę. Mieli dużo graczy i czasami serwery sobie wybuchały, czasami ludziom kasowały się Pokémony, zacinały Pokébole, gra losowo wywalała, no tego typu gówna. Drugim swego rodzaju problemem były podróbki, albo może bardziej gry, które chciały skorzystać z fali popularności na łapanie zwierząt w wirtualnej rzeczywistości. I wymieniam to jako problem, chociaż będąc szczerym, każda z tych gier okazała się mniejszym bądź większym niewypałem. Chronologicznie pierwszym większym tworem było wydane w 2018 roku Jurassic World Alive. Nie było kompletną porażką, ale też nie było niczym innowacyjnym. Zbieracie dinozaury, ewoluujecie je, klepiecie się z innymi graczami, no, rozumiecie jak to idzie. Potem też w 2018 pojawiło się Ghostbusters World. Pozwala graczom na polowanie na duchy i stworzenia paranormalne. W sierpniu 2020 gra została zamknięta. Kolejne było Harry Potter Wizards Unite. Opracowana przez Niantic, tę samą firmę odpowiedzialną za Pokémon Go. Ta gra przenosi graczy do świata Harry'ego Pottera i podobnie jak w Pokémonach, zadaniem graczy jest zbieranie magicznych stworzeń, rzucanie zaklęć i eksploracja realnego świata. W styczniu 2022 gra została zamknięta. Pod koniec 2019 światło dzienne ujrzało Minecraft Earth, które chyba jest największą porażką ze wszystkich tych gier, bo ani nie miało dobrych ocen, ani dużej popularności. Gracze mogli budować struktury w realnym świecie przy użyciu klocków z Minecraft, eksplorując i współpracując z innymi graczami. Gra została wydana w listopadzie 2019 i zamknięta w czerwcu 2021. I już ostatnią, którą tutaj wymienię, będzie coś od naszych rodaków. Wiedźmin Pogromca Potworów. Gracze wcielają się w rolę Wiedźmina, polując na potwory w rzeczywistym świecie za pomocą technologii geolokalizacji i walki turowej. Powiedziałem, że jest to od naszych rodaków, chociaż nie zrobiło jej bezpośrednio CD Projekt. W połowie 2018 roku powołali oni nową spółkę Spokko, zapowiadając ją wraz z projektem na urządzenia mobilne. Tym projektem była właśnie gra o Wiedźminie, wydana w 2021 roku, która okazała się być porażką. Jeżeli chodzi o opinię, jeżeli chodzi o popularność i jeżeli chodzi o finanse. W związku z tym, w połowie 2023 roku gra została zamknięta, a spółka Spokko połączona z CD Projekt.
Pewnie tych gierek wzorowanych na Pokémonach było więcej i pewnie o jakiejś zapomniałem, no ale to tylko udowadnia, jak dużym niewypałem musiały być. W każdym razie, kończąc już pieprzenie o innych gierkach, ważnym elementem, dla którego Pokémon Go zaczęło tracić zainteresowanie graczy, były decyzje twórców. Decyzje skupiające się na monetyzacji gry za pomocą zakupów aplikacji i mikrotransakcji. Ogólnie, początkowo nie było to coś, co łamało balans gry w pół, ale śledząc różne recenzje i opinie na przestrzeni czasu, zdecydowanie da się wyczuć, że duża część graczy żywiła do tego elementu rozgrywki dużą niechęć. Kolejnym problemem było coś nie do końca związanego z samą grą i poczynaniami jej twórców, a bardziej rynkiem, który w tamtym momencie oczekiwał co chwilę coś nowego, a preferencje graczy zmieniały się z miesiąca na miesiąc. Statyczny charakter Pokémon Go i brak znaczących aktualizacji nie nadążały za zmieniającymi się oczekiwaniami graczy. Ogólnie, co myślę, że jeszcze warto w tym całym filmie zaznaczyć, Pokémon Go nie było grą, która od razu spadła z rowerka. Można rzec, że przez pierwsze kilka lat po premierze trzymała się nawet okej. Wiadomo, no, część graczy odchodziła wraz z czasem, no ale nie był to żaden tragiczny upadek. Trochę też problemem było oszukiwanie, które zniechęcało innych graczy, którego sam się dopuściłem. W zasadzie, no, z tego co pamiętam, to pobierałeś sobie z neta lokalizator GPS wraz z budowanym joystickiem i mogłeś chodzić wszędzie, gdzie chciałeś, bez wychodzenia z domu. Tak. Chyba umieściłem to tylko po to, żeby się pochwalić, że byłem oszukiwany. No ale w takim razie, kiedy zaczęły się największe problemy Pokémon Go? Ano, przy kwarantannie. Otóż tak, to prawda, gra trzymała się całkiem okej przez jakiś czas. Duży problem zaczął się wtedy, kiedy nikt nie mógł wychodzić z domu. Co zrobili twórcy? Pierw dali różne bonusy w związku z kwarantanną, które zaraz potem usunęli. Tym samym zabierając dużą, pozostałą przyjemność z rozgrywki. Potem to znowu przywrócili. Pierdolę, kurwa, co ja w ogóle tak szczegółowo opowiadam? Zaczęli robić coraz chujowsze update'y, aktualizacje. Kupili się na pieniążkach i uprzykrzaniu życia gracza. Dosłownie, w pewnym momencie Niantic przestało nawet słuchać graczy. Wprowadzali jakąś aktualizację i czasami, niezależnie od odzewu graczy, po prostu ją usuwali. I to właśnie chyba był najmocniejszy gwóźdź do trumny. Naplucie graczom w twarz i kompletne ignorowanie ich potrzeb. Nawet jak teraz wyjdzie sobie na jakiekolwiek ich posty, ludzie po prostu się z nich śmieją i chcą przywrócenia słabych zmian, które wprowadzili w ostatnim czasie. Petycja z setką tysięcy podpisów. Hashtag Heroes Niantic. Utrata 400 tysięcy graczy. Upadek finansowy, a to wszystko w ostatnie kilka lat.